Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Wolsztyna sondę na temat zbliżających się obchodów ziemi wolsztyńskiej. No to będzie bardzo wesoło w Wolsztynie. Dużo ciekawości na pewno, bo ja z zeszłego roku na przykład to nie miałam okazji być, bo wyjechałam do rodziny. A w tym roku będę na miejscu i bardzo się cieszę, bo czytałam między innymi, że pan Antkowiak ma być, a on jest z Wolsztyna. W tym czasie chodziłam do szkoły podstawowej, więc uważam w ogóle tak, wydaje mi się, że będzie zorganizowane ciekawie. Jak pani? No zawsze dużo można się dowiedzieć, ciekawych rzeczy, imprezy są w parku. Dziękuję bardzo. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nigdy nic nie ma w Olsztynie. A jak są jakieś dni w Olsztyna, to w ten czas można skorzystać i zobaczyć. Dziękuję bardzo. Ja ostatnio było powiem, bardzo ładnie. Bo nie jestem nie tutejsza, to nie powiem, nie? Z Koszalińskiego jestem. Ale ostatnio było tak pięknie, że podziwiamy do dzisiaj. Jak najbardziej. A dlaczego? No, każdy ma jakąś rozrywkę. Ludzie potrzebują tej rozrywki, bo są tak zagonieni, że potrzeba od czasu do czasu takiego czegoś. A dlaczego? Dlatego, że nasze życie jest takie szare, że rozrywki troszeczkę trzeba. Dziękuję. Ja bardzo, ja mówię, to jest z Rosji. Ja nie wiem, o co chodzi. Dziękuję bardziej. A dlaczego? No, dlatego, że jest wtedy bardzo przyjemnie, miasto pięknieje, przyjeżdża dużo ludzi. No i jest naprawdę wtedy w Olsztynie naprawdę przyjemnie. Staje się miasto popularne. Tak, miasto staje się popularne właśnie. A bardzo miło jest mieszkać w takim mieście. No. Dni mogą być dwa razy w roku. Na przykład, gdy będzie złota jesień, wtedy ludzie też są szczęśliwi, uśmiechają się, nie tylko wiosną. Nie interesuje, nie mam czasu, proszę pani, na to. Że bardzo potrzebne są. A dlaczego? Dlatego, że nasi uczniowie szkoły muzycznej wystąpią i to też jest potrzebne na pewno i uczniom, i mieszkańcom. Że bardzo dziękuję.